Słuchajcie, chciałam się podzielić z wami przede wszystkim tym, co Pan do mnie powiedział w piątek, słowem, które głęboko położył mi na sercu. Ale zanim to, chciałam powiedzieć wam, że to jest niesamowite, co Bóg czyni od nowego roku w moim życiu. W sumie nie od nowego roku, a od ostatniego dnia starego roku. Wiecie, jestem mu tak bardzo wdzięczna, bo Pan zaczął objawiać mi to wielkie bogactwo, które On ma dla nas. Wiecie, mamy potężnego, wszechmogącego, wspaniałego Boga, który jest bogaty we wszelkie cuda. I naprawdę widzę ten bogato zastawiony stół i widzę Pana Boga, który czeka z wyciągniętymi rękami, aby dać nam to wszystko. Chciałam podzielić się słowem, które Pan mi przekazał. To było w piątek, byłam w pracy. I wiecie, Pan jest precyzyjny i doskonały we wszystkim. Akurat w tym czasie miałam w gabinecie takie małżeństwo. Najpierw przyszedł Pan. To są tacy fajni staruszkowie. Jedyna przeszkoda jest taka, że oni nie słyszą. Mają już tam problemy ze słuchem, więc nie muszę z nimi rozmawiać tam podczas zabiegu. I wiecie, właśnie wtedy przyszedł Pan. Byłam w takim czasie uwielbienia. Włączyłam sobie jak zwykle uwielbienie i tak wzdychałam do Pana, modliłam się i miałam taki dobry czas z Panem i nagle słyszę, weź kartkę i pisz. Myślę, no ale jak? Tu pacjent na stole, do masażu, co mam robić? Ale wiecie, ten głos był tak wyraźny i tak potężny, że nie umiałam się temu sprzeciwić. Wzięłam długopis i zaczęłam pisać. Znowu wracałam do pacjenta. Przyszła taka niesamowita Boża obecność, że zalałam się totalnie łzami. I to też było dla mnie takie potwierdzenie, bo dzień wcześniej dostałam SMS-a od jednego z brata i on właśnie tam napisał, że kiedy poleją się moje łzy, będą spadać na plecy pacjentów i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, o co chodzi, jakie łzy? Ale wiecie, to się właśnie działo w piątek. To była taka Boża obecność, że zaczęłam cała drżeć. Nie wiem, jak te masaże wyglądały, nie wiem, co się działo. Zapisałam to, co Pan mi powiedział. Potem no, cały dzień nie miałam czasu jakby nad tym się skupiać w pracy. Ale wróciłam do domu i zaczęłam czytać, wiecie, i byłam poruszona. Wiecie, Pan pokazał mi tą wielką miłość, jaką ma do nas. Te wszystkie cudowne rzeczy, które ma. Te wszystkie cuda, które chce czynić. Ale potrzebuje nas, naszej miłości. Żarliwej miłości. Wiecie, to mnie najbardziej dotknęło. Ta żarliwa miłość. Potem modliłam się jeszcze wczoraj. Mówię, Panie, daj mi słowo, jakieś potwierdzenia, żeby to nie było ze mnie. I słyszę wyraźny głos Ducha Świętego. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. Wzięłam słowo Boże, zaczęłam szukać. I rzeczywiście to jest napisane w Księdze Ozeasza 6:6. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaleń. Potem jak przeczytam to słowo, tam Pan mówi, że On chce żarliwej miłości. I zaczęłam szukać, co to jest ta żarliwa miłość. I znalazłam parę synonimów tego słowa. Bezkompromisowa, fanatyczna, gorąca, gorliwa, obsesyjna, nieugięta, bezgraniczna. Wiecie, takiej miłości Pan od nas oczekuje. On naprawdę chce czynić wielkie rzeczy w życiu naszym, naszych rodzin. On chce czynić wielkie rzeczy w naszym zborze i przez nasz zbór. Chce czynić wielkie rzeczy wśród nas, ale i w świecie. Chce naprawdę czynić wielkie rzeczy. I tak w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, bo też miałam taki obraz,
żebyśmy zamknęli oczy na czas, kiedy będę to czytać, żeby nikt nie skupiał się na mnie, ale żebyśmy się skupili na tym słowie. I jeszcze jedno, tak, Duch Święty też do mnie przemówił przez tę pieśń. Jestem Bogu wdzięczna w ogóle za te pieśni, które dzisiaj były, ale szczególnie za to, Panie, nie pozwól nam przespać poranka. Wiecie, to mnie tak naprawdę przeszyło. Mówię, Panie, jaki Ty jesteś dobry. I zachęcam Was, nie prześpijmy tego poranka, ale niech to słowo naprawdę działa w naszym życiu. Czy pochylmy nasze głowy. Jestem Bogiem zazdrosnym. Pragnę Waszych serc, Waszego życia, Was całych na własność. Nie chcę dzielić się z Wami ze światem. Nie chcę, aby cokolwiek oddalało nas od siebie. Czy nie czujecie mej żarliwej miłości, jaką mam do Was? Pragnę, abyście odwzajemnili tę miłość. Pragnę Waszej pierwszej miłości. Czy zapomnieliście, jak było nam wtedy dobrze, kiedy rozkoszowaliśmy się swoją obecnością i bliskością? Tęsknię za Wami. Kocham Was i czekam. Nie zwlekajcie, czasu jest niewiele. Jestem Bogiem zazdrosnym. Pragnę Twojego serca, Twojego życia, Ciebie całego. Nie chcę dzielić się z Tobą ze światem. Nie chcę, aby cokolwiek oddalało nas od siebie. Czy nie czujesz? Nie czujesz mojej żarliwej miłości, jaką mam do Ciebie? Pragnę, abyś odwzajemnił tę miłość. Pragnę Twojej pierwszej miłości. Czy zapomniałeś, jak było nam dobrze wtedy, kiedy dane nam było rozkoszować się sobą, swoją obecnością i bliskością? Tęsknię za Tobą. Kocham Cię i czekam. Nie zwlekaj, czasu jest niewiele. Amen.